Siemka ludziska, jestem Harry, pkamy w Amnesia, Amahin for Pigs. Jest to już trzeci nasz dobry odcineczek. W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj uruchamiając tą machinę i wkładając tutaj ten bezpiecznik. Tutaj my już byliśmy, jak się nie mylę, ale wolę sprawdzić jeszcze raz. W latareczka. Tak, tu już my byliśmy, wzięliśmy stamtąd bezpiecznik. Seria się... Filmy nie za dobre się przyjęły, bo tam mało wyświetleń. 9, 6 wyświetleń. Mamy chyba iść tam i tam jest co? Ty, tam coś było. Ej, dobra. Okej. Tu fajnie, że znacie. Dobra. Czemu to takie... Ruły porozpierdzielane, ej, mamy tutaj iść? Dobrze idziemy? Oj, ty. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine, you just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Okej. Dobra, coś dostało się do któregoś z jednego dziecka do oczu. Ale nie wiem co. Więc tutaj... nie wiem, czy dalej mamy lobić. Wiesz? No. Extraordinary. Quite extraordinary. And you built it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Oh. Oh. Jak fajnie. A, tu jest zamknięty. Dobra, ale... Okej. Jakaś zagadka? Dobra. Okej. Okej. Dobra. Aaa, takie bajery szmery. Aaa, ty. Gdzie my jesteśmy? Zamknięte. Okej, gdzie my dotarliśmy ty? To tak. Czy ja wolę z latarką? Czy to nie ma jakiegoś tajemnego przejścia? Nie. Jest coś do przeczytania? Nie, ej. A, butelka. Tu nic, tu. Tu też nic, ty krzesło up. A, wszędzie alkohol, dobra. Tutaj też nic nie ma. To musi być otwarte te drzwi. O, tak. Obroża, kargi, pętla. Dwie wilżanki mąki, jedna wieżanka wody, szczypta soli, trochę mięsa mielonego, liść laurowy, zioła, zioło, kościany klucz do pokoju dziecięcego i wszystko mieszamy. O, jakaś dobra mieszanka będzie. Okej. Dobra, ciekawe czy nas coś wystraszy. W poprzednim odcinku widzieliśmy chyba świnie, tak? Więc... Chyba to była świnia. Dobra, ej, my sobie gdzieś... Gdzie my jesteśmy, ty? Czy to nadal... Czy to nadal nasz dom? Okej, zamknięte. Telefon. Be unshackled and you are.
my thoughts than words can unfouled be. Okej, o kurde, to jest... Mnie tylko... Świnia, przecież tego sam nie było, ty. Albo było? Nie, możecie mi powiedzieć, ty. Ty, maska to jest. Tak. Nie idzie tego włączyć. Nie idzie tego włączyć, ej. Dlaczego? Oj ty! O! Och! Jakie ciary ty! Wyłącz się, ej! Czy jakieś tajne przejścienie? Dobra, idziemy stąd. Jakieś biura czy co? To gdzie my jesteśmy? No. Myślę, że jak poczekam na spłuczka, to się otworzy tajemne przejście. Ta muzyka jest przerażająca, nie? O! Dobra. 11 października 1899 rok. Stosujemy najnowsze odkrycia z dziedziny chemii. Dodając do paszy niewielkie dawki substancji pochodnych laudenum jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury. Dzięki temu, gdy wyciągamy je z zagród i umieszczamy na linii przetwarzania, są mniej skłonne do paniki i rzadziej uszkadzają elementy maszyny, inne obiekty lub robią krzywdę samym sobie. Ta część pasa jest usłoniona gumą i dobrze oświetlona. By nie budzić negatywnych skojarzeń, odkryliśmy, że inteligentne rozmieszczenie gramofonów i prostych akustycznych wzmacniaczy dźwięku wokół linii umożliwia uspokajanie produktu. Szczególnie dobrze sprawdza się w tym względzie muzyka Debussy'ego. A, to już wszystko jasne. Jak? Uwaga! Pompy paliwa. W użyciu są lotne środki chemiczne, które mogą być silnie żrące. Załóż kombinezon ochronny. Okej, zamknięte. Na pewno tam były te kombinezony, ludzie. Ty! Świnie! Mogę? Ty! Ja... Ty jeszcze dzięki! Ale tyłeczek, o! Tu. Ale pyszczek, ty. O. Zamknięte. Kurde, ty. Dobra. Ja sprawdzę, czy te dwie pary są w ogóle zamknięte. Tu. To jest otwarte, okej. A to? J. Poczekaj, fabryka biura. Fabryczne biura. Wydawać by się mogło, że pracuje tu mnóstwo osób, ale na razie brak jakikolwiek znak życia. Odnoszę wrażenie, że ktoś próbował stworzyć iluzję działającej fabryki, ale wystarczy przyjrzeć się uważnie tej fasadzie, by dojść do wniosku, że tu zwykle oszustwo. Muszę odsunąć od siebie wszelkie obawy, zdusić niepokój ściskający żołądek i iść dalej. To jakaś pompownia paliwa. Widziałem automobile, które prezentowano we fabryce Jarhama i Simona. Ale tutaj wyczuwam zupełnie inny zapach. To na pewno nie ropa naftowa. Wnioskując, że ta maszyna pełni jakieś ważne zadanie. Okej. Dobra. Więc lecimy dalej tutaj.
Jedyne przejście, te świnie. Mogę... Nie mogę ich ściągnąć. Dobra. Okej, tutaj... O ty. Otwarte okno. Okej, więc lecimy dalej. Dobra, znowu dowiedzieliśmy się czegoś. Tak, znowu my się czegoś dowiedzieliśmy. I tutaj nic nie ma, karteczka znowu. 20 września 1899 rok. Wyobraź sobie maszyny, które pewnego dnia będą myśleć jak ludzie mówią. Jak gdyby to było nam potrzebne. Ktoś mógłby nawet pochwalić się stworzeniem z człowieka, który rozmnaża się jak świnia. Mężczyźni, kobiety na czworaka, beztrosko parzący się na ulicach, zalewający ulice swoimi brudnymi liścikami miłosnymi. Alejki i rysztoki spływające płynami ustrojowymi. Powietrze aż ciężkie od porządnych jęków. Ciała leżące we własnych wydzielinach. Stworzyliśmy świat, w którym człowiek upodlił się do jednego stopnia, że jest skłonny rozlewać swoje nasienie wśród przechodniów na ulicy. A tu przecież stan, do którego dążył Babbage. Nie takiej maszyny szukamy. Taka istota stałaby się tylko bóstwem, które czcilibyśmy na kolanach. Nie chcemy stworzyć bogów, którzy będą kłócić się i cudzołożyć, ani mają... Oni mają oczyścić ten świat i wyzwolić ludzi. Odrzucam Babbage'a tak samo. Odrzucam Babbage'a tak samo. Jak odrzucam rządzących. Niechaj świnie koplują w rynsztokach, póki jeszcze mogą. Już wkrótce je wypławimy i ułatwimy im w niebie wstąpienie. Okej. Szczury? Chyba tak. Dobra. Dalej nie można. Gdzie teraz? Tu? Zamknięte. Tu też to. Ej, to gdzie mam iść? Uwaga, pompy paliwa. W użyciu są... Ja mam jakiś pojemnik przynieść, czy coś? Ej. Ty, możliwe, ej. Czekajcie. Okej, czekajcie, ty. Okej. Czy tu czegoś nie ma, żeby... O, ty! Jesteśmy na powierzchni. Kurde. To są mroczne ulice te. Okej, ej. Ej. Plan od dostaw. Jak u licha mamy wykonać ten przeklęty plan, jeżeli nawet podstawowy sprzęt nie spełniała swojego zadania? Cholerne nowomodne ciężarówki mogą przejechać tylko ułamek dystansu, jaki pokonywała moja stara szkapa, a potem kończy się ta świerdząca benzyna. Brygadzista twierdzi, że wszystko jest w porządku, a poza fabryką mamy mnóstwo pomp do napełnienia zbiornika paliwa, ale i tak zawsze kończy się w ten sposób, że ktoś musi targać kornister do najbliższej z nich. Bo oczywiście ten w magazynie znów jest pusty. Nie mogę kręcić korbą cały boży dzień po to tylko, żeby w końcu się zorientować, że zbiornik jest pusty. Chrzanić to mam dosyć jak na jedną noc, idę spać. Przecież i tak nikt nie będzie chciał wejść na ten cholerny cmentarz. Harry, jeżeli dostarujesz moją wiadomość, spotkajmy się w Damson. Temple na jednego. Okej. Święcenia. Kościół połączony jest z fabryką. Dziwne.
Jednak mówi mi to, że do głównej części obiektu powinna prowadzić inna droga. Drzwi wokół pompowni są zamknięte, a drogi blokują mi ciężarówka. Blokuje mi ciężarówka. Jakby saboterzysta wiedział, że będę rozważać skorzystanie z tego wejścia. A, z jakiego wejścia? A. Dobra, ile mamy czasu w ogóle tutaj? No, ty to. Możemy wejść? Kurde, szkoda. Kościół Świętego Dos. Aha. O, ty. Come on, Papa. Chodź. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. O, ty. Prędzej. Ty dziwny odgłosu. No. Ty świnia. Dziwny pojemnik. Ten kanister może pasować do pompy paliwa, którą widziałem wcześniej. Jest w nim ta sama śmierdząca i obrzydliwa substancja. Nie będę się zastanawiał nad tym, co widziałem w klatce. Nie mam zamiaru zaglądać do tej ciemnej maszynowni. Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Jest to być może szansa na przedostanie się do kościoła śnego. Aha, dobra. To jednak musimy to wziąć. I idziemy dalej. Idziemy tam skąd przyszliśmy w ogóle. Works. Się okiem. Serki, że ziewam, ale no. Okej. Dobra. Lecimy. Tutaj. I musimy to chyba tutaj postawić jakoś, czy... O. Dobra. A, kręcimy, spoko. Co się stało, ej? Nie wiem, czy tam potrzebne, ale biorę. Gdzie to jest? Gdzie to mam iść? Dobry Boże, muszę się stąd wydostać. Zabrać pojemnik i jego cuchnącą zawartość, a potem uciec, zanim powróci ten jeszcze... Czego podobny stwór? Pójdę do kościoła. Takie szkaradztwo na pewno nie wejdzie na poświęcone ziemię. Oj, żebyś nie był. Żebyś się nie zdziwił, tutaj, mój drogi. Takie stwory stanowskiego zdolne. Pierdzielisz ty. O. Okej.
A. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Dobra. Dobra. No to coś działa, czy co? Nie wiem. O, dobra. O, mamy to, dobra, mamy to. O. Jest. Hej. Okej. Okej, dziękuję. Ja pierw tu. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Spoko. Okej, tutaj coś jest. Tutaj wszędzie pusto. Tutaj coś było odkopane, nie? Chyba. Tak, a tutaj jakaś... Krowa czy świn... To jest krowa czy świnia? Dobra, jedziemy z tym, ty. Dobra. Trzoda i Biblia. Lili tańczy. Lili tańczy na stole. Jej oczy płoną. Ta miłość wypaliła ślady w jego sercu. Jego serce pokryło się bliznami. Żaru miłości. Żaru tańczącej i ukochanej. Dobra, ludzie. Trzoda i Biblia. Okej. Okej, widzę blaszkę. W kościele się tego dostanę. Pamiętam, jak siedzieliśmy tu pogrążeni w rozpaczy i modliliśmy się z opuszczonymi głowami. Jak ja wtedy nienawidziłem Boga. Odtrąciłem Go. Jest Panem i Stwórcą, ale również wieprzem, który zabrał mi żonę. Dlatego go odrzuciłem. Pragnąłem stworzyć nowego Boga, który byłby Bogiem nas wszystkich. Cóż za szaleństwo. Byłem takim głupcem, gdyby te bluźniercze przekonania we mnie pozostały, byłbym zgubiony. Ale nawet tutaj czuję pulsowanie na maszyny pod kamiennymi płytami i wiem, na jaką drogę jestem skazany. Okej. Dobra. I tutaj za niego będziemy kończyć, ludzie. Aż tak strasznie dziś nie było. Okej, tutaj coś mamy. 23 listopada 1899. Bliźniacze świece wokół figury świętego, rzucające światło na różniki kaplicy. Myślałem, że ojciec Jeremiach jest godny zaufania i można powierzyć mu tę tajemnicę, ale on jest taki sam jak wszyscy inni. Stary ksiądz poszedł do zagród razem ze swoim statkiem i mówi, że wkroczy z nimi do naszego świata. Prawdziwy pasterz. Dobra. Tutaj pusto. Tu nic nie będzie. Schody, tak? Znowu głowa. Okej, dobra. Do kościół zobaczymy już w następnym odcinku, moi drodzy. Tutaj. Więc ja tutaj mam nadzieję, że się film spodobał. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli się mi spodobał, duży łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem. Ma być szary, nie czerwony. A dzwoneczek, żebyś nie ominął ani jeden film. Polecam. Nie zmuszam, ale zachęcam. Tak, fajnie by było. I oczywiście komentarzyk. No i co, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.